Religia, drodzy Państwo, daje nam te możliwości, że możemy sobie na legalu fantazjować o rzeczach nie z tej ziemi. No, jedną z takich podstawowych rzeczy, którą dawam w rozwoju kultury człowieka, jest fantazjowanie o możliwościach, tak? Nieziemskich. Okej. Jedna z inspiracji dla rozwoju cywilizacji, dla rozwoju kultury, którą mamy od religii, jest na przykład Pan Bóg stworzył człowieka, tak? Może i nam się uda, może będziemy lepsi. I okej, to jest wszystko w porządku. Teraz tak, to co w związku z pytaniem stawianym w tym wideo, problemem, kwestią sztucznej inteligencji, golema, nowych istot humanoidalnych stworzonych przez człowieka, podsuwa religia, to rada. Powiem tak, potraktujmy dalej teksty religijne jako jakieś źródło wartościowych, inspirujących myśli w tym właśnie temacie. Sztucznej inteligencji i jej rozwoju. Nie wiem, może możemy tutaj sięgnąć do historii biblijnych, możemy sięgnąć do Księgi Mormona, możemy sięgnąć do dowolnej jakiejś świętej księgi religijnej, inspirujących myśli. To jest akurat mój zeszyt. Nieważne. I mamy różne możliwości. Pomyślmy sobie o Bogu chrześcijańskim w ten sposób, tak? Możemy obrać, patrząc na tę narrację, na tę historię, na podejść do kwestii, tak jak ten Bóg chrześcijański, który tutaj troszeczkę widzimy, patrząc na całą Biblię, takiego Boga trochę nieporadnego, bym powiedział, dającego szansę, może za dużo, tak? Jak mu raz jego twory fiknęły, to stwierdził, że zgładzi. Tylko tak jak sobie pomyślę, to tak na jego miejscu czasami chyba każdy z nas tak myśli. Trzeba było nie tam dawać szansę i jeszcze raz i tam kogoś oszczędzać, tylko zgładzić raz a porządnie, już. Tak jak patrzę, jak ludzie sobie używają na tej ziemi ze sobą i z nią. Jakiś dziwny pomysł, ale z tymi ludźmi i ich tworzeniem, nie? Jedna inspiracja. Druga, pomyślmy sobie o Helenach i o ich religii. Mitologia grecka tak zwana, tak? No możemy zobaczyć, jak tam ci bogowie funkcjonowali ze sobą w kontekście człowieka i wykorzystać człowieka jako taki pretekst do kłótni, do sporów, wykorzystać człowieka w tych kłótniach i sporach. Legendy żydowskie, tak? Możemy stworzyć, unicestwić i próbować, aż w końcu wyjdzie z tego coś mądrego, użytecznego. Zależy od nas. Zależy od nas. Wszystko zależy od nas. Naprawdę, jak to wykorzystamy. Niech religia, która skłania do przekraczania granic i do fantazjowania, skłoni też do mądrości. Wszystko zależy od interpretacji, tak? Znamy to, no nie? Zachęcam do mądrej interpretacji. Siema.